Nie udało się stanąć na podium, ani nawet do niego zbliżyć, czyli niemal wszystko inaczej niż w Zakopanem. Polscy skoczkowie na szóstym miejscu w drużynowym konkursie w Oslo. Wygrali Słoweńcy. To najkrótszy komentarz do skoków Kamila Stocha i Andrzeja Stękały. Obaj solidarnie lądowali na 115 metrze. Gorsi na początku rywalizacji byli tylko Szwajcarzy i Rosjanie. Cały czas czegoś brakuje, te skoki dzisiaj nie były dobre. W drugiej serii wszyscy biało-czerwoni latali dalej. Stękała poprawił się nawet o 14,5 metra. Na opuszczenie szóstego miejsca nie wystarczyło. Wygrali Słoweńcy z kopiującymi swoje wyniki braćmi Krewcami. 126 w pierwszej i 130 metrów w drugiej serii. Druga Norwegia straciła ponad 32 punkty. Ale na początek skoki narciarskie. Powtórki z Zakopanego, czyli podium, nie było. Polacy dopiero na szóstym miejscu w drużynowym konkursie Pucharu Świata w Oslo. Najlepsi okazali się reprezentanci Słowenii. Oto największa nadzieja słoweńskich skoków. Choć ma dopiero 16 lat, stara się dotrzymać kroku liderującemu w Pucharze Świata starszemu bratu. W sobotę Domen i Peter Prewcowie skakali niemal identycznie. 126 metrów w pierwszej i 130 w drugiej serii. To odległości, które pomogły Słoweńcom w walce o zwycięstwo. Bardzo odpowiadały mi warunki na skoczni. Cała nasza drużyna była świetna. Dość powiedzieć, że druga Norwegia straciła do zwycięzców 32 punkty. Najniższy stopień podium dla Japończyków z długowiecznym Noriakim Kasaim. Polacy po zwycięstwie Stefana Huli w kwalifikacjach były podstawy do ostrożnego optymizmu. Skończyło się na szóstym miejscu. Cały czas czegoś brakuje. Te skoki dzisiaj nie były dobre, ale pracuję, jeszcze raz pracuję. Na pocieszenie dobra próba Andrzeja Stękały, zaledwie pół metra krótsza od skoków czterech najlepszych zawodników konkursu. W końcu noga zapracowała tak, jak trzeba było i widać było rezultat. W niedzielę konkurs indywidualny.